Panie marszałku, jak pan ocenia to, że pan minister Ziobro miał prawo na podstawie artykułu 156 paragraf 5 Kodeksu postępowania karnego pokazać te materiały panu prezesowi Kaczyńskiemu, który wtedy był członkiem Bezpieczeństwa Narodowego, a mimo to minister Ciąkalski mówi, że za mało prawo? Proszę pana, po pierwsze to, co się dzieje wokół pana ministra Ziobry, to jest nic innego, tylko polowanie na człowieka, który podjął realną walkę z przestępczością. Był ministrem, który miał odwagę wypowiedzieć wojnę różnego rodzaju grupom zorganizowanej przestępczości. To był człowiek, który wypowiedział twardą walkę na przykład w Polskim Związku Piłki Nożnej. W każdej dziedzinie to był człowiek, który działał. Nie mówił, tylko działał. I informował o tych i mówił o tych działaniach bardzo twardo na bardzo tych licznych konferencjach. Dzisiaj mogę powiedzieć tyle, że Platforma Obywatelska, a pod kierownictwem Donalda Tuska, przyjęła niedobry kierunek. Powinna kontynuować walkę z patologiami, walkę z przestępczością, a nie atakować tego, który realnie podjął tą walkę. Pierwszym człowiekiem, który w Polsce po 1989 roku tak naprawdę rozpoczął twardą walkę z przestępczością, był minister Lech Kaczyński, obecny prezydent. Po nim tą walkę kontynuował minister Ziobro. I dzisiaj to jest jakaś ironia. Człowiek, który realnie walczy z patologiami, z przestępczością, jest pociągany przez ministra sprawiedliwości do odpowiedzialności za tą skuteczną walkę. No jest pytanie o to, czy pan minister Ciąkalski wie, co robi, wie, jaką pełni funkcję. Proszę, a co PiS zrobi z tą informacją, która dzisiaj, próbowała poseł Dera przepchnąć na posiedzeniu Sejmu rano? Mianowicie o informację dziennika, że minister Ciąkalski prawdopodobnie nie panuje na to, co się dzieje w prokuraturze. Jego zastępca, prokurator krajowy, pan Staszak, podpisuje pismo do marszałka Komorowskiego, a minister Ciąkalski o tym w ogóle nie wie i cały czas mówi, że on dopiero dzisiaj rano podejmie decyzję. Czy będzie to jakieś... Ja nie znam szczegółów tego, więc no lepiej byłoby zapytać pana posła Derę, który zna szczegóły. Ja tylko mogę podkreślić ogólnie, że sposób postępowania w tej sprawie też no jest co najmniej dwuznaczny. Bo jeśli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie jest taki pośpiech, no to też coś świadczy, że raczej jest tutaj socjotechnika, taktyka szczucia przyzwoitego człowieka, jakim jest pan poseł Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości. Ja tak to mogę tylko skomentować. Dziękuję bardzo. Dziękuję.